Czy wiedzieliście, że Watykan ma oficjalnego egzorcystę? Przez ponad 30 lat tę rolę pełnił ojciec Gabriel Amorf. Jak twierdził, uwolnił od opętania ponad 1500 osób. Pomimo tego, że zawód egzorcysty wydaje się być owiany tajemnicą, Amorf jest autorem wielu książek, w których opisywał przypadki opętań. Nieraz potrzebował 6 lub 7 pomocników, aby przytrzymać osobę, nad którą odmawiano egzorcyzmy. Amorf zmarł w 2016 roku, a już 12 kwietnia premierę będzie miał film Egzorcysta papieża, bazujący na jego wspomnieniach. W tytułową rolę wcielił się Russell Crowe. Dla fanów kina grozy to seans obowiązkowy, już sam zwiastun przyprawia o ciarki na plecach. Pamiętajmy jednak, że nie jest to film dokumentalny. Egzorcyzmy to dość kontrowersyjny temat i nie mają naukowych podstaw. Sam Amorf krytykował zarówno jogę, jak i książki o Harrym Potterze. Dajcie znać w komentarzach, czy wybieracie się do kina i co sądzicie o egzorcyzmach.